Już tylko 50 dni dzieli nas od największej nocy w świecie wrestlingu, czyli WrestleMania. Jednak zanim do największej ze scen, to przed nami jeszcze Elimination Chamber, które na dany moment zapowiada się naprawdę okej. Tygodniówki mają już jedno zadanie, podbudować storyline idący do tej gali i czas od czasu pchnąć coś, co będzie miało miejsce za tydzień czy tam za dwa. Ostatnie SmackDown wydaje się, że tę robotę zrobiło dość średnio. Nie da się zabrać tego, że i dobrego było sporo, jednak niestety złego też mało nie było. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto plusy i minusy WWE SmackDown z 10 lutego. A po więcej wrestlingowego kontentu serdecznie zapraszam was do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję wam bardzo. Plus segment otwierający. Jeśli czasami da się odczuć wielką monotonię w wypowiedziach Heymana, to kiedy on naprawdę chce coś zrobić bardzo dobrze, to to robi. Tak samo było podczas promo z Cody na Raw i tak samo wyszło tutaj podczas promo z samym Zaynem. Fajnie było zauważyć coś, co zresztą i sami podkreślił, mianowicie zmianę sposobu wypowiadania się Heymana w sprawie Bloodline, tak jakby w czasie przeszłym. Ciekawa zagrywka, która pokazuje, że rzeczywiście Bloodline obecnie jest w najgorszej sytuacji od ponad 2 lat. Ciężko jest uwierzyć w zwycięstwo samego podczas przyszłotygodniowej gali, jednak nie da się im zabrać tego, że cały program wygląda naprawdę bardzo dobrze. Połączenie tego wszystkiego z Cody'm również wyszło i teraz tylko patrzeć na to, jak to wszystko się potoczy, bo wydaje się, że czeka nas po prostu kawał dobrych historii. Minus Heathrow kontra Drew i Sheamus. Ca, patrzcie jakie zestawienie, czeka nas świetna walka. Jakbyśmy nie wiedzieli, że Heathrow zostanie tutaj podłożone pod podbudowę storyline'u pomiędzy Drew i Sheamusem a Viking Raiders. Nie żeby było to coś wielce złego, jednak Heathrow to absolutnie bez większej konkurencji najgorszy powrót do WWE za czasów Huntera, a może za czasów w ogóle w ostatnich kilku latach. I to nie jest tak, że oni nie potrafią czy coś, jednak wydaje się, że ich booking jest po prostu idiotyczny i tutaj nie jest inaczej. Zamiast spróbować odbudowywać ich wartość, nawet dając im kilka dodatkowych minut w tej walce, oni zostali po prostu wyrzuceni na pożarcie bez większych problemów. Jeśli tak dalej pójdzie, to po co oni w ogóle tutaj są tak naprawdę? Nie są dla nikogo zagrożeniem, a sama ich grupa nie jest w ogóle przyjemna do oglądania. Minus Lacey Evans kontra Cameron Harris. I skoro mówimy o kompletnych niewypałach, to ponownie widzimy 746. postać Lacey Evans, którą ludzie po prostu nie kupują. Miesiące promowania tylko po to, byśmy dostali tą samą Lacey, tylko teraz związaną z armią i takie tam. No i powrót do dawania lokalnych talentów, aby pokazać jaka to jest ona silna i takie tam. Ech, to dawno przestało działać, to dawno nie niesie sobą żadnej wartości, tylko pali cenny czas na tygodniówkach. Tak samo jak Corbinowi można zmieniać postać, tak samo z Lacey, bez naprawdę gigantycznej zmiany, która obróci jej postać do góry nogami, nic się nie zmieni. Ta walka tylko pokazuje, że ludzie buczą na nią nie dlatego, że ona jest heelem, a dlatego, że po prostu nie oferuje nic godnego oglądania. A wielka szkoda, ponieważ chyba wszyscy wiemy, że jest ona zapaśniczką, która ma coś do zaoferowania. Plus podbudowa Jeya Uso. Wielkim bohaterem Royal Rebel i ogólnie jako postać teraz na SmackDown jest Jey Uso. Wiele się wokół niego kręciło dziś i gdy przyszedł czas do obrony tytułu w Tag Team, Jey został przedstawiony jak totalny bohater. Wychodzący w ostatniej chwili, aby stanąć ramię w ramię z bratem do walki. Wychodzący z publiczności jak nie wiadomo kto i publiczność to zresztą pokochała. Gdyby nie jego problemy z prawem za liczne występki i brak możliwości wjazdu do Kanady, powiedziałbym, że Main Event Elimination Chamber byłby naprawdę ciekawy z jego powodu. Jednak teraz wiemy, że Usos nie będzie na przyszłotygodniowym SmackDown i również na Elimination Chamber. Jednak trzeba im przyznać, że podbudowa tutaj Main Event Jeya to coś po prostu ślicznego. Plus walka o tytuły Tag Team. Przechodząc już do samej walki, to ponownie podkreślę, że wolałbym na tym miejscu Imperium, a nie Ricocheta i Stromana. Jednak pomimo tego dostaliśmy po prostu bardzo dobrze wyglądającą walkę. Nie był to jakiś majstersztyk czy coś, jednak jak na tygodniówkę to było bardzo dobre widowisko. Nie było szans na utratę tytułów przez Usos, jednak do samego końca dało się uwierzyć, że Federacja będzie chciała pogłębić problemy Bloodline, zdejmując z nich jeden z tytułów. Ostatecznie tak się nie stało i można śmiało powiedzieć, że obrona zaliczona, walka bardzo dobra i po prostu idziemy dalej. Diamentowa kupa, sytuacja Natalii. Jezus Maria, to co się tutaj dzieje to coś naprawdę niewyobrażalnego. Zacznę jednak od tego, że personalnie do Natalii nie mam absolutnie nic. Uważam, że najgorszej kariery wcale nie miała i zasługuje na swój szacunek. Jednak to, co teraz z nią robią, to jest jedna wielka, no właśnie, diamentowa kupa. Nie było jej dłuższy czas, bo miała rozwalony nos, zrozumiałe. Po powrocie zachowuje się tak jako heel, jako taki twinner, również zrozumiałe. Jednak tutaj wychodzi jako wielki baby
babyface i czarujcie mnie proszę, ponieważ WWE chce, abym była w swoim kraju podczas Elimination Chamber odbierana jako face, a nie jako heel. Jej, będzie 10 osób cheerowało mnie z tego powodu. Rozumiem zabieg, naprawdę, jednak robić to z tygodnia na tydzień jest po prostu idiotyczne. Plus, to Natalia i prawda jest taka, że 90% oglądających WWE ma jej dość z powodu tego, że od ponad dekady to jest ta sama, niezmienna postać. Tutaj dostajemy również pojawienie się wielkiej, złej Rondy, tylko po to, aby właśnie bardziej pozytywnie Natalia była odbierana za tydzień i na gali. Szczerze, kompletnie tego nie rozumiem i jestem po prostu przekonany, że po Elimination Chamber WWE znowu zapomni o istnieniu Natalii, aż do następnej gali w Kanadzie. Plus segment Samiego i Jaya. Kolejny raz dostajemy segment z udziałem tej dwójki i widać, że WWE bardzo mocno idzie w niepewność Jaya. Zresztą wcześniej powiedział Jimmy'emu, że wraca jako Usos, ale nie wie, czy wraca do Bloodline. Sytuacja się zaostrza i jestem naprawdę ciekaw, jak to wszystko zostanie rozegrane. Od razu powiem, że na sam koniec show Heyman powiedział Jimmy'emu, że w TV więcej się dzieje niż będąc na gali na żywo i na 100% chodziło mu o spotkanie Samiego i Jaya. Czy Usos staną przeciwko sobie? Naprawdę, przed nami kilka świetnych tygodni storyline'u Bloodline. Minus kobiecy tag team match. Czy Vince przejął władzę kreatywną na tej tygodniówce? Czemu mamy tyle squashy i niezbyt dobrych zestawień? Lacey z lokalnymi talentami, Hitro wdupiające jakby byli zupełnie nikim, a teraz jeszcze ten tag team match trwający trochę ponad 3 minuty. Oczywiście podbudowujemy Raquel i Leaf, które znajdą się w klatce Elimination Chamber już za tydzień. Jednak sytuacja Deville zaczyna wkurzać, bo w kółko jest to samo, a postać Karen, Chelsea, well, ona z natury swojej postaci powinna wkurzać. Jednak czy nie dało się dać im tutaj troszeczkę więcej czasu, aby odbudować swoją wiarygodność, jak i dać więcej czasu do popisu uczestniczkom Elimination Chamber matchu. Całość jest niezrozumiała i nie wiem do końca, dlaczego my znowu mamy taki dość Vince'owy booking. Plus i minus Fatal 4-Way. Zacznijmy może od tego, że sama walka była naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Nie chodzi o to, że nie mamy tutaj doświadczonych osób czy coś, jednak akcja w ringu była naprawdę zaskakująco przyjemna. Escobar i Rey byli jako ci typowi lotnicy, a Moss i Cross to tacy typowi powerhouse'i. Wiele ciekawych kombinacji i wiele momentów, w których walka mogła się skończyć, jednak nope i idziemy dalej. Trzeba sobie powiedzieć o zwycięzcy i moim zdaniem jest to na minus. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to jest wasze prawo. Nie musicie się zgadzać z moim zdaniem. Moss wygląda ok, prezentuje się ok, jednak no właśnie, to jest tylko ok poziom. A to, co prezentuje sobą teraz Gunther, jest o wiele wyżej. Nie rozumiem, dlaczego Escobar nie dostanie wreszcie swojej szansy, czy nawet Cross, który bardzo mocno potrzebuje teraz czegoś więcej. Rey był tutaj tylko po to, aby podbudować tego dziwne story z Crossem. Nie wiem w ogóle, czy to jest nawet story z Crossem, jednak wydaje mi się, że w sezonie WrestleMania każdy z tych trzech uczestników byłby lepszym wyborem niż Madcap Moss. Jednak, mam nadzieję, że zjem swoje słowa i Madcap nas naprawdę zaskoczy pozytywnie. I chętnie zjem swoje słowa, tylko aby to jakoś przyjemnie wyglądało. Podsumowując, ostatni odcinek SmackDown był, powiedzmy sobie wprost, dość średni. Wszystko, co było związane z samymi Bloodline, to szczyt obecnie storyline'u. Jednak reszta rzeczy była po prostu, no właśnie była. Aż 3 walki poniżej 4 minut i totalne squashe są niezrozumiałe i nie pomagają zupełnie niczemu. Jednak z drugiej strony dostaliśmy bardzo przyjemny Fatal 4-Way i walkę o tytuły Tag Team. Sztuczna podbudowa Natalii również nie każdemu się spodoba i gratuluję Natalia zgarnięcia pierwszego w historii kupowego diamentu, choć to dla ciebie nic nie znaczy. Moja osobista ocena tego show to 6,5 na 10. Elimination Chamber podbudowane, storyline Bloodline idzie do przodu, dwie solidne walki, jednak wszystko inne jest niezrozumiałe i po prostu niezbyt przyjemne do oglądania. A wy, jak oceniacie ostatni odcinek SmackDown w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem ciekaw waszego zdania na temat tego show. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę. To niezwykle motywuje mnie do pracy i naprawdę pomaga rozwijać ten kanał. Jak zawsze, serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozbudowie tego projektu. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.